Reset Obywatelski. Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szołajski. To jest moja cotygodniowa rozmowa, do której zapraszam fantastycznych gości. I te rozmowy, że tak powiem, są budowane w oparciu o to, co nam ludzie opowiedzą. I to jest element takiego projektu, który Państwo znają, Reset Obywatelski. A ten mój kawałek się nazywa Na Wspak. Rozmowa jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 17, a potem już będzie wisiała dostępna do słuchania i oglądania, a dzisiejszy program, to nagranie realizuje Piotr Kurczewski. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości, chcą zadać jakieś pytania, chcą się czegoś dowiedzieć i mogą Państwo do nas się odzywać poprzez mail, poprzez czat, no w trakcie programu na żywo, ewentualnie dzwonić. I zarówno koledzy, jak i ja chętnie, że tak powiem, słuchamy czy czytamy wasze opinie po to, żeby wiedzieć, co was interesuje. Ja staram się przedstawiać to, co wydaje mi się ciekawe, co leży w jakimś takim polu mojego zainteresowania. Jeśli państwo uważają, że to, co robimy, jest ciekawe, to proszę o wspieranie nas. Jesteśmy medium publicznym, takim prawdziwym, to znaczy żyjemy, czy nadajemy dzięki temu, że nas wspieracie. Wszelkie informacje są dostępne, tutaj podaję adres, zrzutka.pl/z/resetobywatelski. Mogą Państwo wpłacać, możecie zostać producentami i sponsorami, tam jest instrukcja, jak to wszystko się robi, żeby to zadziałało. Można nas podglądać na Twitterze, w krótkiej formie, na Facebooku też to jest dostępne, potem są podcasty i oczywiście zachęcam, żeby Państwo informowali swoich znajomych, którzy jeszcze Resetu nie znają, żeby do Resetu zajrzeli, bo tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy można znaleźć i te programy mają taki dosyć chyba autorski charakter, to znaczy to nie jest tylko, nie wiem, informacja, ale opinia tego, który prowadzi lub jego gość, a właściwie najczęściej jego gość. Ja staram się swoje opinie tak troszkę, powiedziałbym, nawet ograniczać, bo mnie interesuje, co powiedzą ci, których zapraszam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o filmie dokumentalnym, bo zaczyna się kolejny festiwal taki ważny, który prezentuje społeczne filmy dokumentalne, więc naszymi gośćmi będą filmowcy dokumentaliści, ale ich przedstawię później, a przede wszystkim chciałbym tutaj zaprosić do pierwszej części naszej rozmowy dyrektora Muzeum Kinematografii i szefa festiwalu Człowiek w zagrożeniu, Jakuba Wiewiórskiego. Zapraszam. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem i tytuły, że tak powiem, podałem zgodnie ze stanem faktycznym. Odrobinę. Moja pozycja została wzmocniona w stosunku do faktów. Jestem wicedyrektorem muzeum, reszta się zgadza. Aha, no ale wiesz, to tak, jakby to powiedzieć. Ja pamiętam, że ty zawsze tam byłeś tym gospodarzem, który mnie zapraszał i podejmował i kilkakrotnie, już nawet nie wiem ile razy, miałem przyjemność być w Łodzi bądź jako autor jakiegoś filmu. Chyba dwukrotnie dostałem nawet jakieś nagrody, tutaj się pochwalę, i wielokrotnie pokazywałem tam swoje utwory i też byłem po prostu trochę też widzem i uczestnikiem tych rozmów, które się w Łodzi odbywają. Twój festiwal, czy wasz festiwal, czy nasz festiwal, bo też się czuję trochę takim człowiekiem z tym związanym, jest o tyle interesujący, że ma taki społeczny akcent, prawda, że to są filmy, które no, muszą być jakieś ciekawe i dobre z punktu widzenia warsztatowego, ale że tematycznie i tak jak gdyby, jeśli chodzi o postawę autora, to są filmy, które dotykają czegoś, co się liczy społecznie, co jakby dotyka nas wszystkich. To nie są tylko wybitne utwory, bo takie przecież też czasem się produkuje artystyczne, tylko to są rzeczy, które w jakiś sposób komentują rzeczywistość. Ja przynajmniej tak ten festiwal odbieram i dlatego lubię tam jechać i
czasem oglądać te filmy, a czasem tylko czytam, jaki jest zestaw, bo po prostu mnie to interesuje. I teraz za chwilę, za parę dni, nie wiem jeszcze kiedy to pójdzie, więc może to już będzie w trakcie festiwalu, będzie można korzystać z tych projekcji. Zdaje się, że wstęp jest za darmo, co w dzisiejszych czasach jest rzadkie, prawda? Więc to jest też coś, co ten festiwal wyróżnia. Ale już nie będę więcej gadał, tylko chcę oddać Tobie głos, żebyś zareklamował, bo to jest jakby szansa, żeby zachęcić ludzi, żeby przyszli, bo kino służy do tego, żebyśmy oglądali filmy razem i potem o nich rozmawiali. Słucham się, Jakubie, jaki jest tegoroczny festiwal? No właśnie chyba jako taką pierwszą zachętę to można potraktować, że znowu można obejrzeć filmy razem, bo od 2019 roku była właśnie ta przerwa. W ubiegłym roku realizowaliśmy festiwal wyłącznie online, a teraz znów będzie szansa, żeby porozmawiać z twórcami, z jurorami, z zaproszonymi gośćmi o tym, co oni myślą o kinie, ale też szerzej o tym, co myślą o współczesności, o świecie, o Polsce. I myślę, że jest to zupełnie inny sposób rozmawiania, kiedy rozmawia się tak, że można zadać pytanie, można się z czymś nie zgodzić albo można podzielić się własną refleksją, niż no, tak jak my teraz rozmawiamy przez internet. Jednak ta interakcja bezpośrednia jest czymś, co jest bardzo ważne. Udało nam się mimo tych covidowych czasów uzyskać potwierdzenie obecności od ponad 50 osób. No to będą i ludzie, którzy w dokumencie są już długo i tacy, którzy zaczynają swoją, to się jeszcze okaże, czy karierę dokumentalną, czy przygodę dokumentalną. Też będą goście, którzy zajmują się po prostu relacjonowaniem albo tłumaczeniem rzeczywistości, niekoniecznie poprzez film, dlatego że specyfika tego festiwalu polega między innymi na tym, że oprócz kina dokumentalnego obecny jest reportaż telewizyjny i reportaż radiowy. Czyli jeśli miałbym powiedzieć i zachęcić do tego, jak szerokie jest spektrum, brzydko mówiąc, rzeczy do obejrzenia, to ono obejmuje grubo ponad 100 tytułów. I to są filmy dokumentalne, 15 zakwalifikowanych do konkursu i 15, które będą podlegały ocenie jurorów, a potem brały udział w podziale nagród. Jest sekcja, która nazywa się banalnie, ale jeśli chodzi o treść, wcale banalna nie jest, przeciwnie, jest bardzo ważna. To są pokazy specjalne i to są dokumenty w taki sposób zaproponowane, żeby właśnie łączyły tę wartość artystyczną z wartością polegającą na tym, o czym mówią. I są to filmy ze świata, z Europy. Jest też, jeśli mogę o tym powiedzieć w tym miejscu, także twój materiał dotyczący bardzo ważnej kwestii, czyli prawa Polek do darmowej, bezpiecznej aborcji. Są, jeśli jesteśmy jeszcze przy filmach dokumentalnych, taki przegląd filmów, które zostały nagrodzone czy uhonorowane nagrodą imienia Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń. To są bardzo różne materiały, ponieważ ta nagroda pojawiła się już na 8. festiwalu, czyli w 1997 roku, czyli patrząc na te filmy i reportaże można, tak się zastanawiam, chyba nie tyle można powiedzieć, jak się zmieniały zagrożenia, bo te zagrożenia aż tak mocno się nie zmieniają mimo upływu lat, tylko jak zmieniła się formuła pokazywania tych zagrożeń, jak zmienił się sposób realizacji filmów czy reportaży. I jest też, jeśli chodzi o filmy, coś, co myślę jest niezwykle ciekawe, mianowicie filmy ze studia imienia Karola Iżykowskiego zrealizowane na początku stanu wojennego. To były filmy, które trafiały od razu na półki i tak dziwne, że w ogóle można je było realizować, bo właściwie przecież na początku stanu wojennego kinematografia stanęła. I jest tam między innymi taki film Jacka Talczewskiego, który nazywał się, przepraszam, wypadło mi teraz,
Oj, Słoneczna Gromada. To jest film, o którym sam twórca myślał, że jest zaginiony, i on w ogóle nigdy nie miał swojej premiery. I temu tej prezentacji filmów będzie też towarzyszyć spotkanie, bo nie jest to tak naprawdę spotkanie tylko historyczne, ale też dotyczące tego, ile wolności jest w kinie i ile wolności jest w kinie dokumentalnym. Uzupełniając jeszcze te sekcje pozakonkursowe, to wspomnę o pokazie zdigitalizowanych, archiwalnych reportaży z Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej, nakręconych w latach 80. Jest to też szansa na spojrzenie, jak dziennikarze relacjonowali, też mając na względzie ograniczenia cenzuralne, te zagrożenia i rzeczywistość lat 80. To też jest taka podróż w czasie, żeby zobaczyć, jak w ogóle się produkowało wówczas reportaże telewizyjne, jak nie tylko ludzie wyglądali i otoczenie wyglądało, ale też jak mówili, bo to jest też coś, co bardzo mnie interesuje w ogóle w kinie, nie tylko dokumentalnym, jak, że kino służy rejestrowaniu języka, w jakim się, jakim się porozumiewamy. Wbrew pozorom on się potrafi przez dziesięciolecia zmienić bardzo, jest pewnym odzwierciedleniem tego, jak w ogóle ze sobą się porozumiewamy i w jaki sposób do siebie mówimy. No to tak w największym skrócie. To ja proponuję, żebyśmy teraz przez chwilę sobie zrobili taką małą przerwę i zobaczyli bardzo krótki trailer sygnowany numerem 5, który jest taką jak gdyby wizytówką festiwalu muzyczną i tam są obrazy, znaczy ruchome obrazy, czyli ci, którzy oglądają, mogą zobaczyć obrazy, ci, którzy tylko słuchają, mogą sobie posłuchać. Piotrze, czy możemy puścić ten trailer festiwalu? Listopada i w tym czasie te filmy będą pokazywane. Ja teraz bym chciał parę słów takich trochę wspomnień, bo one dotyczą jakby charakteru tego festiwalu. Otóż to, co dla mnie zawsze było interesujące, odkąd pierwszy raz tam trafiłem, prawdę mówiąc nie pamiętam, kiedy ja w ogóle pierwszy raz byłem tam na festiwalu, ale pamiętam moment, kiedy był tam pokazywany mój film jeszcze sprzed 20 lat, Zawód posłanka. I ten film oczywiście miał pewne kłopoty, jak to bywa z filmami, które pokazują coś, czego normalnie pokazywać jakoby nie wolno, bo to pokazywało od środka pracę parlamentarzystów, właściwie parlamentarzystek i to takich powiedzmy szczebla podstawowego, czyli po prostu posłanek, tam zresztą była jedna łódzka posłanka. Film najpierw przez troszkę, parę miesięcy ładnych, chyba z pół roku leżał na półce w telewizji, był w końcu wyemitowany i też nie dostał się na kilka festiwali, chyba z powodu właśnie takich, że no, wykraczał poza pewne normy, które no, już wtedy obowiązywały, teraz jeszcze silniej. I to, co dla mnie było ważne, to to, że nie tylko ten film tam się pokazał, ale też dostał nagrodę, co jak gdyby no, w pewnym sensie może nawet wyprzedziło tę projekcję telewizyjną, w końcu on został wyemitowany. I o tyle to dla mnie jest ważne, że zawsze jest przyjemnie dostać nagrodę, ale że wtedy można było taki film zrobić i pokazać. On był prezentacją pracy posłanek. Wtedy zresztą słowo posłanka było taką trochę konstrukcją nową i w zasadzie mnie oskarżano o to, że ja w ogóle naruszam tutaj godność posła, bo to jest poseł, nie żadna posłanka. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jak się powie o kobiecie
że jest posłem, no to część z nich w ogóle się oburza, bo to muszą być te feminatywy. Ale to, co jest istotne, to to, że można było wtedy taki film nakręcić i ja bardzo swobodnie się poruszałem po budynku parlamentu, współpracowałem z trzema posłankami, które mi to umożliwiły jako bohaterki, ale też władze, które wtedy kierowały tym obiektem, że tak powiem, a były na tyle otwarte, liberalne i przyjazne, że w zasadzie mogłem robić wszystko, co chciałem. Mówię o tym w kontekście tego, że kilka lat później, kiedy robiłem film Dobra Zmiana, który zresztą też był pokazany na waszym festiwalu i nawet go otwierał, to wtedy mnie do budynku sejmowego nie tylko nie wpuszczono, ale mimo wszelkich zabiegów, żebym mógł sfilmować polską demokrację w działaniu, nigdy to się nie stało, chyba przez 2 lata, i koniec końców po decyzjach tego sądu administracyjnego na 2 szczeblach, myśmy udali się do Strasburga, czekamy na rozprawę w Strasburgu, ponieważ to narusza po prostu prawa człowieka. Zobaczymy, jaki będzie werdykt, myślę, że wygramy. No więc ten festiwal jak gdyby jest dla mnie ważny, bo właśnie można tam takie rzeczy pokazywać. I jeszcze drugie wspomnienie, jak była tam Dobra Zmiana, to dyrektor, nie wiem, czy byłeś wtedy wicedyrektorem, czy dyrektorem, w każdym razie to ty za tym stałeś, osobiście doprowadził do tego, że jedna z bohaterek tego filmu, miałeś jakiś taki wielki dar przekonywania, przyjechała z daleka, żeby wziąć udział w rozmowie po projekcji. Tam są, dla tych, którzy nie znają tego filmu, wyjaśnię, 2 bohaterki z 2 stron barykady politycznej. Jedna jest bardzo po stronie rządu, druga jest bardzo jakby antyrządowa, tak można to nazwać. I oczywiście był pewien problem, żeby one się, że tak powiem, spotkały i żeby można było zrobić to, co było w pewnym sensie celem realizacji tego filmu, doprowadzić do rozmowy osób z 2 różnych stron tej barykady. Otóż to się udało i to jest w dużej mierze właśnie zasługa Jakuba Wiewiórskiego, że jakimś takim chytrym sposobem nie tylko doprowadził do tego, że te panie się tam spotkały, ale że ta rozmowa w ogóle miała miejsce i one potem jakby zaczęły ze sobą normalnie rozmawiać. Tak po prostu są na dzisiaj po imieniu i tak dalej, a są dalej po 2 stronach właśnie tego politycznego rowu czy barykady. Także to jest dla mnie właśnie taki symbolicznie istotny element czy cecha tego festiwalu, że takie rzeczy tam są możliwe. I dlatego dzisiaj rozmawiamy, tak? Bo to jest właśnie jedna z tych imprez, które są ważne. Ale teraz tak, powiedz mi trochę o takich tytułach, które warto, żebyś w pewnym sensie zapromował. Jeden z nich ja sam wybrałem, potem wytłumaczę dlaczego, bo on opowiada o rzeczach, które są mi bliskie, ale ja staram się nie oceniać filmów kolegów, no bo jestem jednak czynnym reżyserem i byłoby może niezgrabne, gdybym tutaj wydawał jakieś takie oceny i cenzurki i tak dalej. Staram się raczej pokazywać coś, co mnie po prostu interesuje i tyle. Ale ty możesz tutaj śmiało powiedzieć, dlaczego coś wybrałeś, czegoś nie wybrałeś, co jest ważne, jaka jest tendencja i tak dalej. Słucham. Dobrze, to ja zacznę może jeszcze od tego wątku związanego z Dobrą Zmianą, zanim przejdę do dzisiejszej edycji. Bo w tym nie było specjalnej chytrości. Ja trochę zareklamuję ten festiwal w ten sposób, że ja po prostu bardzo chętnie słucham ludzi, którzy mają poglądy również inne niż ja właśnie. I tych chętnie słucham, z którymi się bardziej zgadzam, a nie mniej, bo w ogóle wyobrażam sobie ten festiwal, że w taki sposób, że film czy reportaż jest pewnym, to nie jest najładniejsze słowo, pretekstem, ale już tak powiedzmy, pretekstem do rozmowy. To znaczy nie chodzi o to, żeby nawzajem się przekonać do tego, żeby zmienić swoje poglądy, ale już z samego faktu rozmowy dużo dobrego, mam nadzieję, się dzieje, bo ludzie rozumieją, że tylko rozmowa może do czegoś doprowadzić innego niż nienawiść. Niestety wiele osób tego nie rozumie i na przykład spotkały festiwal, nie będę mówił w szczegółach, proszę wybacz, ale były na przykład konsekwencje negatywne dla festiwalu z tego tytułu, że wygrał film Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu festiwal.
albo były takie próby wpłynięcia na to, czy naprawdę to ten, a nie inny reportaż musi dostać tę, a nie inną nagrodę. I właśnie taką próbę takich rozmów od razu kończę, ale to nawet nie doprowadzając do drugiego zdania, tylko mówię, jaka atmosfera jest. Znaczy, że ten spór jest tak silny, że wydaje mi się, że to przekonanie, że warto ze sobą rozmawiać, jest dość odosobnione. Festiwal ma w ogóle pewną tradycję pokazywania filmów, których potem oglądać nie można było, bo przed laty na długo, zanim miałem ten zaszczyt, żeby zacząć zajmować się festiwalem, to przecież przypomnijmy, wygrał film Henryka Dederki Witajcie w życiu o korporacji Amway, który przez lata nie mógł być pokazywany nigdzie, więc to też taka historia. Jeśli chodzi o tegoroczną edycję, to widzę kilka takich, powiedzmy, grup tematycznych, które w jakiś sposób są bardziej obecne niż inne. Jeśli chodzi o filmy konkursowe, to one dostają się do konkursu nie na podstawie mojej jednoosobowej arbitralnej komisji, jestem tylko cząstką komisji selekcyjnej, która powoduje, że te, a nie inne filmy w konkursie się znajdują. I to dobrze, dlatego że ścierają się poglądy ludzi o różnych doświadczeniach, w różnym też wieku, i gdzieś ta decyzja o tym, co jest w konkursie, jest pewną wypadkową. Film, który... Tak, nie robimy takiego formalnego otwarcia, żeby po prostu nie męczyć ludzi w czasach maseczkowych długim otwarciem, a potem jeszcze projekcją i spotkaniem z twórcą. W związku z tym, w tym sensie film otwarciowy, czyli 1970 Tomasza Wolskiego, jest filmem bardzo ważnym, dlatego że z jednej strony dotyczy to dramatycznych wydarzeń z historii polskich, czyli wydarzeń na Wybrzeżu 1970 roku, ale jest to też film, o czym sam mówi reżyser, co dzieje się w sytuacji, kiedy władza nie chce słuchać obywateli i doprowadza tych obywateli do wyjścia na ulicę. Więc jest to film nie tylko z punktu widzenia artystycznego niezwykle interesujący, ale też bardzo ważny i wielowymiarowy. To ja ci wejdę w słowo, bo mamy trailer tego filmu, więc ci, którzy będą chcieli to obejrzeć, korzystając z możliwości YouTube'owych, a także posłuchać, bo tam też jest ścieżka dźwiękowa, to po prostu pokażmy im to, prawda? Piotrze, czy możemy puścić trailer zwiastun 1970? Teraz ze stocznią bezpośrednio. Tak. Więc cała stocznia stoi, w ogóle nikt nie pracuje. Jest nasilona złość i klątwy na podwyżkę. Grupa około 4000 osób zbliża się do Komitetu Wojewódzkiego. Moim zdaniem trzeba by było rozpędzić. Zrób to bardzo energicznie. Trzymaj się, cześć. Rozwalcie w cholerę te pętaczyny. Spójrzcie im pierdol. Rozumiecie, co po polsku znaczy? Bardzo dziękuję. Trailer robi wrażenie bardzo dramatyczne i filmu nie widziałem, ale już się domyślam, w którą stronę to może pójść, i pewnie warto, żeby takie utwory i powstawały, i były pokazywane.
Przy czym ja uważam, że to dobrze jest obejrzeć właśnie na dużym ekranie i móc potem jakoś tak po tym przeżyciu porozmawiać o tym, tak? I na ile ten film, jak podkreślam, ja go jeszcze nie widziałem, więc tutaj tylko tak sobie głośno myślę, na ile ten film będzie rezonował w kontekście tego, co możemy co jakiś czas oglądać dzisiaj na polskich ulicach i co no, jest pewnego rodzaju takim znakiem czasu, prawda? Że ludzie protestują, jakieś siły porządkowe usiłują to regulować, czasem tak powiedziałbym subtelnie, a czasem mniej subtelnie, tak? To, czego doświadczyliśmy na przykład w zeszłym roku, co ja w tym moim bardzo prostym filmiku zarejestrowałem, było może nie na szczęście aż tak krwawe na końcu, ale też oddawało pewnie istotną społeczną emocję. Różnica jest taka, że rzeczywiście w Trójmieście w grudniu 70 roku ludzie ginęli. I to trzeba jasno powiedzieć, że to była zbrodnia. To po prostu użycie wojska, amunicji ostrej i traktowanie tego tłumu na zasadzie takiej, że tu możemy trochę ludzi zabić, to się uspokoją, no było no, ewidentną zbrodnią. To, czego doświadczamy na polskich ulicach dzisiaj, na szczęście takie nie jest, więc też te paralele nie mogą iść aż tak daleko, żebyśmy to dokładnie ze sobą zestawiali. Ja zdaję z tego sprawę. Niemniej myślę, że pewien typ emocji jest trochę podobny, prawda? I że musimy uważać i powinniśmy się starać, i po to między innymi takie filmy się robi, żebyśmy się zastanowili, gdzie jest granica, przez którą przekroczyć nie należy, tak? Że możemy dojść do tego, co było kiedyś. No, to taka moja refleksja, jak oglądałem ten film. Oddaję Ci głos. Znaczy, ja się z tym głęboko zgadzam. Nie tylko takie filmy się robi, ale też takie festiwale właśnie po to, żeby znaczy robić wszystko, trudno sobie przesadzać ze znaczeniem takich festiwali jak nasz, ale to jest bardzo istotne, żeby ta iskra nie zapłonęła tak, żeby nie doszło do tragedii właśnie w sytuacji, w której ludzie ze sobą nie rozmawiają, tylko się nienawidzą, dlatego tak ogromnie jest ważne dla mnie to rozmawianie. Innym takim filmem, który właśnie dotyczy, jeżeli mówimy o filmach konkursowych, próby takiego porozumienia między ludźmi albo próby rozmawiania z ludźmi, to jest kilka co najmniej takich tytułów. To jest film balkonowy Pawła Łozińskiego. Pomysł polega na tym, że twórca stawia kamerę na balkonie na pierwszym piętrze swojego mieszkania i próbuje stworzyć coś w rodzaju świeckiego konfesjonału dla przechodniów. I też jest tam dużo prób zrozumienia postaw ludzi i podejścia ludzi do życia. Innymi tego typu filmami o takiej próbie porozumienia międzypokoleniowego, zresztą oba są te filmy urocze, młodych artystek, młodych dokumentalistek. To jest film Tylko wiatr Zofii Kowalewskiej. To jest podróż reżyserki, która zresztą już ma na swoim koncie więzi, które, jeśli dobrze pamiętam, były na shortliście oscarowej. Tym razem ona ze swoim ponad 90-letnim dziadkiem rusza na wschód Rosji, tam gdzie on był zesłany w czasie II wojny światowej, i jest to trochę odtwarzanie tamtych czasów, a trochę też próba takiego nawzajem rozumienia siebie, gdy dzielą oboje dwa pokolenia. Maja Markowska z kolei zrealizowała taki powodowany pandemią film, który się nazywa Papierosy, i to jest też o bardzo bliskiej relacji wnuczki i dziadka, których wiele łączy, między innymi właśnie ten niezdrowy nałóg, jakim jest spalenie papierosów. Nie chcę za wiele mówić, bo bardzo łatwo ten film zaspoilerować, a bardzo chcę tego uniknąć. Zresztą jeden z dokumentalistów zawsze mnie przestrzegał, mówi: nie mów za dużo o filmach, bo jest bardzo to
jakby filmy nie są po to, żeby o nich opowiadać. No jednak staram się opowiadać po to, żeby zachęcić do ich obejrzenia, a próbuję stosunkowo jak najmniej powiedzieć. Innym filmem, który jeśli chodzi o konkursowy, na który chciałbym zwrócić uwagę, to film, o którym będzie później mowa, czyli Ucieczka na srebrną planetę Kuby Mikurdy, bo jest to z jednej strony film... Chyba na srebrny glob, ale o Jezus, może się... Powiedziałem, przepraszam, oczywiście, Ucieczkę na srebrny glob Kuby Mikurdy, bo jest to... Okej, okay. Bo jest to film tak o artyście, o artyście, ale jest nim ewidentnie coś głębszego niż tylko film o pewnym dążeniu do zrealizowania czegoś, o czym się marzy. To jest jeden z takich filmów, z którymi długo musiałem się tak jakoś zmagać, żeby dojść do siebie. Zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie, ale tu już będziesz miał okazję porozmawiać z twórcą o tym. Myślę, że to będzie ciekawsza rozmowa. Jak mogę, to jeszcze chętnie zwrócę uwagę na taki wątek, może pozakonkursowy, bo to jest festiwal mediów i jest obecne szeroko rozumiane dziennikarstwo w filmach pozakonkursowych. Takie dziennikarstwo i w Indiach na podstawie filmu Ogniem pisane o kobietach, które tworzą swój portal internetowy. No, kto trochę się interesuje tym, jak wygląda sytuacja kobiet w Indiach, będzie rozumiał, jak wielkiej to wymaga odwagi. Jest film Redakcja śledcza, która pozwoli skonfrontować, jak wygląda dziennikarstwo śledcze w Niemczech, kraju bogatszym, a jak wygląda w polskich realiach, bo po tej rozmowie będzie, po tej projekcji będzie rozmowa dwóch dziennikarzy, czyli Grzegorza Kuczka, który jest w tym roku reporterem, który jest w tym roku jurorem w konkursie reportaży telewizyjnych i był dziennikarzem śledczym, i Tomasza Potory, który jest jednym z najlepszych dziennikarzy śledczych w Polsce. To między innymi on był autorem Łowców Skór. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe skonfrontowanie. Jest też film, który wygrał tegoroczny krakowski festiwal filmowy. On funkcjonuje pod nazwą Dalekowschodnia Golgota. To jest historia taksówkarza mieszkającego no już naprawdę na wschodzie Rosji, tam gdzie właściwie już większe są wpływy, chyba nie chyba, wpływy chińskie niż wpływy Moskwy, no ale panuje, czy szerzy się korupcja, szerzą się rozmaite historie, z którymi nie zgadza się nasz bohater, bardzo niejednoznaczny i bardzo, może przez to tak ogromnie ciekawy, i tenże bohater poprzez swój kanał w mediach społecznościowych próbuje nagłaśniać wszelkie nieprawidłowości, których jest świadkiem, a tam nie jest to sprawa prosta, tam można się liczyć z poważnymi konsekwencjami i mimo to on działa, a widzimy to w obiektywie bardzo młodej, 20-paroletniej reżyserki. Więc to są takie pierwsze z brzegu trzy przykłady. No a jeszcze oczywiście A Thousand Cuts, film o Filipinach i o współlaureatce Pokojowej Nagrody Nobla, któremu będzie towarzyszyć rozmowa z Maciejem Okraszewskim, który po pierwsze bo po tym będzie inna rozmowa, po tym będzie rozmowa z Dariuszem Rosiakiem, czyli twórcą raportu o stanie świata i porozmawiamy sobie w ogóle o tym, jakie powinno być dziennikarstwo, albo czym różni się to dziennikarstwo, które jest teraz coraz popularniejsze, czyli dziennikarstwo podcastowe i skąd ono się wzięło, bo trochę z tego, co dzieje się i co zadziało się w mediach publicznych, bo to nie był za każdym razem wybór twórców podcastów, raczej była to ucieczka, która spotkała się z wielkim i znakomitym odbiorem słuchaczy, widzów. No tak. No tak, to jest bardzo dobra inicjatywa, bo myślę, że jest jakiś taki
moment, kiedy stoimy na zakręcie, a właściwie jedziemy i to z dużą prędkością po tym zakręcie, w ogóle głębokiej przemiany, która następuje w mediach. Bo niezależnie od tego, że jedni są za tym, drudzy za czym innym, to poziom, który reprezentuje telewizja publiczna, która de facto jest taką telewizją rządową, jest stosunkowo niski, prawda? Tam jakby abstrahując już właśnie od kierunku politycznego, to wydaje mi się, że bardzo dzisiaj brakuje, zresztą dotyczy to nie tylko tego medium, takiego podejścia z poczuciem no, tej jednak pewnej misji, którą ludzie mediów powinni jakby wypełniać tę misję po prostu. Nawet jest to ustawowo jakoś tam zapisane, tylko że nikt tak do końca tej misji nie zdefiniował. I przez to jakby, znaczy może nie przez to, że nie jest zdefiniowane, bo to wszyscy rozumiemy, jak to powinno być, tylko no nie jest to respektowane. I to, co jest rzeczywiście ciekawe i jeśli będę mógł wziąć w tym udział, to chętnie tam przyjdę, to jest taki dyskusja o tym zjawisku, które jest takim wysypem rozmaitych niezależnych inicjatyw medialnych. Darek Rosiak jest tego doskonałym przykładem, ponieważ pamiętam, że został po prostu wyrzucony z trzeciego programu Polskiego Radia, gdzie zajmował się robieniem audycji stosunkowo takiej, jakby to powiedzieć, dalekiej od polskiej rzeczywistości w tym sensie, że to była jakby relacja, to co zresztą robi teraz, tak? Co się dzieje na świecie, taki opis tej sytuacji. Jako, że przedtem pracował w BBC i był człowiekiem no, takim no, światowym, można powiedzieć, i z takim spojrzeniem na świat właśnie obiektywnym po prostu, to znaczy pozbawionym tych elementów partyjnej ideologii, to wydawał się idealny do prowadzenia takiej audycji i to, że został stamtąd zwyczajnie, brutalnie wyrzucony, było z jednej strony fatalne oczywiście i to zresztą widać, co się dzieje z trzecim programem Polskiego Radia dzisiaj. Nie jeden Darek Rosiak stamtąd wyszedł. A to z drugiej strony to jest taki jakby moment, kiedy ci ludzie, tacy jak Darek, musieli stanąć na własnych nogach i się okazało, że i on, i Maciek Orło z Teleekspresu, i masa dziennikarzy znalazła sobie miejsce i coraz śmielej, że tak powiem, funkcjonuje, łącznie z braćmi Sikielskimi, o których wspomniałeś, zarówno jeśli chodzi o niesłychanie ważne i odnoszące sukcesy te dokumenty śledcze, tak można chyba je nazwać, jak i w ogóle taką działalność publicystyczną, którą robi do Studio Sekielskich. Więc jeśli nie nastąpi jakaś taka sytuacja, że ktoś tam będzie próbował to, że tak powiem, ukrócić, co nie jest chyba takie proste, no bo albo jest swoboda, albo jej nie ma, trudno ją reglamentować, to te media tradycyjne i te media, które do tej pory stanowiły taki mainstream, będą powoli się, myślę, jakby to powiedzieć, zwijać. Ja mam stosunkowo dużo, bo tak pracuję przez ostatnich już paręnaście lat, kontaktów ze stacjami telewizyjnymi za granicą, to tam ten ich fragment, który kiedyś był takim jakby nowym elementem, czyli te platformy internetowe i dystrybucja praktykowana na różne sposoby poza tą naziemną telewizją, to kiedyś było takie nowum, to kiedyś był taki prawie że eksperyment i tak dalej. Dzisiaj to staje się w zasadzie ważniejsze od tej głównej anteny. Po prostu to zaczyna być jak gdyby takim najważniejszym wehikułem. Zresztą na przykład to, co my tutaj robimy w formie takiej, no w miarę prostej, to bardzo często jest odbierane nie na żywo w trakcie tej, nazwijmy to, premiery, tak? Tylko ludzie sobie potem w dowolnym momencie to oglądają, odsłuchują i tak dalej. I takich niezależnych inicjatyw jest mnóstwo, tak? O różnym zabarwieniu, bo nie, myślę, że nie ma tutaj jakby takiej jednolitości, że to wszystko jest anty. Nie, są takie prorządowe audycje i tak dalej. Natomiast jest to szalenie ciekawe i wydaje mi się, że rozmowa na ten temat i zastanowienie, no co z tego wyniknie, może być czymś, co warto jakby
przeprowadzić, bo nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale też jest pytanie o finansowanie tego, tak? No bo to kosztuje. Na razie są zrzutki i my ciągle namawiamy ludzi, to takie jest czasem troszeczkę trudne, że tutaj proszę nam zapłacić, bo inaczej nie będziemy mogli nadawać, ale co mamy robić, tak? I ja myślę, że w którymś momencie podatki państwowe, że tak powiem, powinny pójść na takie inicjatywy i tak dalej, no bo to się zaczyna robić jakby tym prawdziwym medium publicznym, nie to, co jest tą instytucją, która zresztą pożera jakieś niesłychane setki milionów złotych. Państwo do tego dokłada, co roku Sejm tam przepycha kolejną dotację, motywowaną jakoby tym, że coś tam zostało zabrane, co nie jest do końca zresztą prawdą. I efekt jest taki, że nie mamy, że tak powiem, żadnej równowagi, tak? Że to w ogóle jest, albo są stacje telewizyjne, te komercyjne, które z kolei muszą żyć z reklam i się niejako dopasowywać do gustu reklamodawców. No i tutaj jasnym punktem jest na przykład to, co robi czy Darek Rosiak, czy Maciek Orłoś, że to po prostu jest fajne, tak? I że ludzie na to jakby dają pieniądze. Mi się to szalenie podoba, tylko jestem bardzo ciekaw, jak to będzie dalej, ale podcasty i w ogóle taka jakby niezależna część tego rynku, to jest nie tylko polski wynalazek. Podcasty się pojawiły wcześniej na Zachodzie. My tylko jak gdyby dzisiaj się do tego niejako dopisujemy, tak? Tylko, że tu jest pewna specyfika ze względu na sytuację polityczną. Ale bardzo się cieszę, że wy w tę stronę idziecie. I myślę, że tak jak, nie wiem, 10 lat temu, no trudno sobie było wyobrazić sytuację, że tak silne będzie to internetowe rozpowszechnianie treści, to dzisiaj w zasadzie się to robi coraz ważniejsze, a za 10 lat być może naziemna telewizja będzie, no powiedziałbym, jakimś zabytkiem, no, a być może w ogóle już jej nie będzie, to szybko bardzo idzie. Czy zgadzasz się z takimi moimi refleksjami? Tak, tak. Sam się właśnie zastanawiam. Znaczy, chyba bym się nie odważył przewidywać czegokolwiek na 10 lat do przodu, bo jak sobie pomyślę, jak myślałem o przyszłości 10 lat temu, to kompletnie nie widziałbym jej tak, jak ona wygląda teraz. Ale strasznie, strasznie mnie ciekawi właśnie chyba to samo, co ciebie. To znaczy, jak w ogóle te media będą się zmieniały i czy ten pierwszy zachwyt, którego efektem są i te zrzutki, i możliwość funkcjonowania bardzo dobrze i podcastów, i stacji radiowych, internetowych. Znaczy, jak to będzie dalej wyglądało i na ile tym wszystkim aktywnościom uda się zachować niezależność, bo także, co mnie bardzo ciekawi, w zakresie dziennikarstwa kulturalnego, bo też jesteśmy festiwalem filmowym i na przykład będziemy rozmawiać w tym roku z Agnieszką Opszańską, która też widzi szereg zagrożeń w tym zakresie, że na przykład, a dlaczego te, a nie inne filmy, książki czy muzyka trafia do konkretnych audycji? Jak duży musi być budżet reklamowy na przykład wydarzeń kulturalnych, żeby przebić się do no nie chcę powiedzieć masowego odbiorcy, ale do licznego odbiorcy. I to są różne rzeczy takie, które wpływają na to, czego oglądamy, znaczy co oglądamy, co czytamy, czego słuchamy. Także naprawdę to jest z jednej strony dobrze, że jest tyle tych problemów, bo będzie o czym rozmawiać przez najbliższe kilka lat, a czasem sobie myślę, że to się tak wszystko zmienia, że robienie festiwalu w trybie rocznym to jest za rzadko, więc my będziemy też o tych rzeczach rozmawiać przez okrągły rok, a każda kolejna edycja festiwalu będzie tylko takim finałem całorocznych rozmów. Po roku może się za dużo zmienić. Tak, ja się zgadzam, że dość niespodziewanie następują takie skoki technologiczne, zarówno w mediach, jak i nie wiem, w samochodach. Kto to poważnie traktował elektryczne samochody 10 lat temu, tak? A w tej chwili to wychodzi na to, że w perspektywie 2-3 lat to w zasadzie chyba nie będzie sensu kupowania innego, tak? Chyba że znowu coś się zmieni. No i dotyczy to bardzo wielu dziedzin życia. No i do niedawna, nie wiem, ogrzewanie gazowe było tym, co chcieliśmy mieć w każdym domu, a dzisiaj się to robi strasznie drogie i pompy ciepła są, że tak powiem, tematem dnia, tak? Ale znowu prąd, który jest produkowany z węgla w Polsce, no to właśnie zasila te pompy ciepła. Także nie ma tutaj prostych odpowiedzi, tak? Jak nie ma prostego rozwiązania,
rozwiązania sytuacji dramatycznych, które się dzisiaj w Polsce dzieją, ale właśnie te rozmowy, myślę, mogą prowadzić do tego, że no, przynajmniej zaczniemy zastanawiać się, jak to wszystko można rozwiązać tak, żeby no, pójść do przodu, a nie cofać się, a mam wrażenie, że niestety na razie się cofamy. Dobrze, ja myślę, że mam nadzieję, że zachęciliśmy ludzi, to odpowiedz tego na koniec, gdzie mogą te filmy oglądać i jak mogą przyjść do twojego kina? Mogą, będąc w Łodzi, będą projekcje i spotkania w dwóch miejscach, które zresztą łączy to, że kiedyś były częścią Imperium Karola Scheiblera, mianowicie do Muzeum Kinematografii, czyli do Pałacu Scheiblera na Plac Zwycięstwa 1. Będą projekcje w kinie Kinematograf i w jednej z najpiękniejszych pałacowych sal, sali balowej, oraz projekcje będą w dawnych pofabrycznych wnętrzach, czyli w takiej pięknej sali audiowizualnej w Fabryce Sztuki na ulicy Tymienieckiego 3. Jak ktoś w Łodzi bywa, to wie, że jeżeli coś jest blisko Piotrkowskiej, to znaczy, że jest w centrum i Tymienieckiego 3 jest tuż przy Piotrkowskiej, tuż przy katedrze. Można będzie też odsłonę festiwalu śledzić online na stronie www.człowiekwzagrożeniu.pl. Zgodnie z istniejącym trendem powtórzę www.człowiekwzagrożeniu.pl, bo tam też wszystkie opisy filmów i reportaży oraz harmonogram projekcji. No i co istotne, już o tym mówiliśmy, ale powtórzę, w tym roku jeszcze będzie wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu Wolny, Bezpłatny. No świetnie, to teraz tak, chcę ci podziękować za to, że poświęciłeś nam czas, będąc ważną. Z wielką przyjemnością, bardzo dziękuję. Tego festiwalu, masz pewnie mnóstwo obowiązków. Jeśli masz ochotę dalej posłuchać naszej rozmowy, to zachęcam, a gdybyś chciał jeszcze się do niej włączyć, to oczywiście jesteś mile widzianym gościem i głosem. I za chwilę będziemy mieli twórców, którzy opowiedzą o swoich filmach. A teraz posłuchamy muzyki. Piotrze. Jeśli będą jakieś dźwięki u mnie, to nie będzie przeszkadzać? Myślę, że twój mikrofon można wyciszyć, to, co Piotr zrobił. Ja zrobię, tutaj sam wyciszę, chyba potrafię. O, dziękuję. No, przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą wodą. Żywą wodą, przytopieli za zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Nie chciała Hanna dłużej żyć, zaczęła twardą łódkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej rzekł.
żywą, lekarz leczy żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Był piekarczyk bardzo ładny, aniołek grzecznie kochał Jadwigę Gąsiorek. Lecz ta Jadwiga podła była, strasznie kochanka zdradziła, chciała powrócić po. Katuj duszy prawdą żywą, piwica zagoną. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Czy to piwica zagoną. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną. Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. Witam Państwa, witam tych, którzy dopiero teraz się włączyli. To jest program Na Wspak, rozmowy z ciekawymi ludźmi. Jest to nadawane w ramach kanału Reset Obywatelski. Program dzisiaj realizuje Piotr Kurczewski, ja się nazywam Konrad Szołajski. Rozmawiamy dzisiaj o filmie dokumentalnym i po tym, jak dyrektor festiwalu Jakub Wiewiórski przedstawił nam ogólnie festiwal Człowiek w zagrożeniu, chciałbym teraz mieć zaszczyt gościć jednego z twórców, którzy występują tam ze swoimi utworami. Będzie to Jakub Nikurda, reżyser filmu Ucieczka na Srebrny Glob. Zapraszamy. Cześć, dzień dobry Państwu. Witaj Kubo. Ja bym chciał może zacząć od tego, że pokażemy trailer Twojego filmu. To wtedy będzie trochę bardziej jasne w zasadzie, o co tutaj chodzi. Trailery chyba nawet mamy dwa, to najpierw puśćmy ten pierwszy. Piotrze, czy jesteś gotowy z projekcją? No, za chwilę projekcja się zacznie. Dopóki się nie zacznie, to powiem, że film jest niezwykły. Jest zupełnie inny od tych filmów, które ja robię, w związku z czym z wielkim zainteresowaniem go obejrzałem, bo się wiele z niego nauczyłem, a zobaczyłem tam mnóstwo swoich znajomych, nauczycieli, ludzi,
z którymi miałem okoliczność zetknąć się w latach 70. i 80. To jest film, który w dużej mierze, nie tylko oczywiście, składa się z archiwaliów, ale zmontowanych w taki sposób, że ogląda się to jak kryminał, bo to trzyma napięciu, tam są emocje, tam jest taki jakiś rodzaj narracji, który powoduje, że chcemy poznać zagadkę. Dlaczego tak się stało, jak się stało? Nie chcę wszystkiego zdradzać przed czasem i zastanawiam się, czy mamy jakiś problem techniczny, czy też może porozmawiamy, a Piotr tam powie, kiedy będzie mógł ten trailer puścić, bo projekcja już się zaraz zacznie, to może będziemy teraz to oglądać, a potem będziemy rozmawiać. Od pierwszych chwil, od pierwszego spotkania wręcz z Andrzejem Żuławskim, wiedziałem, że robimy coś wyjątkowego. Wiedziałem, że robimy coś nowego. Cała ekipa jak taran weszła w rzeczywistość i ją zmieniła. Andrzej nie tylko robił ten film, on i cała ekipa żyli tym filmem. Decyzją wiceministra kultury i sztuki, podsekretarza stanu do spraw kinematografii, zdjęcia do filmu na Srebrnym Globie zostały przerwane wiosną 1977 roku. To było jak grom z jasnego nieba. Gdyby ten film oczywiście powstał w tamtych czasach, no to byłby pierwszym filmem przed Gwiezdnymi Wojnami, nie? Zabronić twórcy dokończyć swojego dzieła. To jest najgorszy wymiar kary dla artysty. Ci z Państwa, którzy chcą ten film... Jeszcze przez chwilę jakiś dźwięk słyszałem. Dobrze, ale już nie słyszę. Ci z Państwa, którzy chcą ten film obejrzeć, mogą to zrobić w kinie i myślę, że warto na ten film pójść do kina, dlatego że na dużym ekranie i w takich warunkach rzeczywiście skupienia to się ogląda dużo, dużo lepiej. Ja mam na tyle jakby stworzone warunki do oglądania, że wprawdzie nie widziałem tego w kinie, ale mam projektor, mam taki wielki ekran, bo po prostu pracuję robiąc filmy, to mogłem sobie zrobić taką jak gdyby quasi-kinową projekcję i film zrobił na mnie rzeczywiście duże wrażenie. I teraz tak, Kubo, ja bym chciał o tym w ogóle dłużej porozmawiać, może będzie jeszcze kiedyś okazja, bo dzisiaj po prostu mamy trochę czasu. Więc najpierw chwyćmy byka za rogi. Co spowodowało, że Andrzej Żuławski, jeśli chcesz to zdradzić oczywiście, bo to jest tak jak kryminał, czyli jak za dużo powiemy, to no nie wiem, czy potem ludzie będą chcieli, tak jak Conan Doyle czy Agatha Christie, czytać. Tak? Co spowodowało, że Andrzej Żuławski nie ukończył wtedy swojego filmu? No to rzeczywiście jest pytanie, które my postawiliśmy sobie, kiedy zaczęliśmy pracować nad tym filmem. I myślę, że no, trzeba powiedzieć, że tej odpowiedzi nigdy tak na 100% nikt nie udzielił. A to znaczy przez te wszystkie lata, które minęły od zatrzymania na Srebrnym Globie, to był rok 1977,
Krążyły bardzo różne wersje, co było powodem bezpośrednim, pośrednim i w zasadzie każda z członków ekipy, z którymi rozmawialiśmy, miała swoją własną teorię. Nie było nigdy takiego momentu, żeby ktoś zebrał wszystkich i powiedział, słuchajcie, to było, bo tak i tak. Nie było nigdy żadnego pisemnego uzasadnienia w decyzji ministra Wilhelmiego, który ten wyrok na film wówczas wydał. No co oczywiście otwierało pole do przeróżnych spekulacji. Różne powody od ekonomicznych, to były też powody ministra Wilhelmiego, oficjalne powody, że budżet został przekroczony, że film gdyby pozostawić jakby w tym trybie w produkcji, to przynosiłby już wyłącznie straty. No to był budżet, wyjściowo to był budżet w okolicach jednej części potopu wtedy, około miliona dolarów, 50 milionów złotych, a po drodze dochodziły jeszcze kolejne koszty i prawdopodobnie no, gdyby został doprowadzony do końca, to kosztowałby mniej więcej tyle, ile potop. Natomiast no, to też miał być dwie części, dwuczęściowy wielki film. Ale filmy wówczas przekraczały budżety, przekraczały timeline'y, jakoś jednak je kończono, prawda? A po latach inspekcja NIK-owska, co prawda też jakby w takiej gęstej politycznej atmosferze lat 80. a to nie była niewinna inspekcja, ale stwierdziła, że ta decyzja była no, niegospodarna, tak? To znaczy, że bardziej opłacałoby się doprowadzić do jakiegokolwiek dokończenia tego filmu. A były jakieś umowy już popodpisywane wstępne z dystrybutorami w Związku Radzieckim na Zachodzie, więc jakkolwiek go sprzedać, żeby cokolwiek odzyskać z tych pieniędzy, a tak no, wszystko poszło do kosza. Drugi pomysł jest taki, że to były kwestie ideologiczne, prawda? To znaczy, że w tym filmie było coś, co władzom się nie spodobało, co było niecenzuralne, co było zagrożeniem, i w związku z tym ten film został skasowany. No, wszyscy, którzy znają twórczość Andrzeja Żuławskiego, wiedzą, że to jest twórczość dość trudna w odbiorze. Nie jest to kino, które w prosty sposób porywa jakoś masy albo sprzedaje informacje otwartym tekstem. I nawet jeżeli w tym filmie pojawiają się wątki religijne, pojawia się jakaś taka refleksja o tym, skąd się religia bierze, to one jednak są dość wyrafinowane i wydaje się, że minister Wilhelmi, który jak wszyscy podkreślają, był bardzo inteligentnym człowiekiem, no, chyba nie mógł zakładać, że to będzie film, który poruszy masy. No i trzecia kwestia, do której ja się chyba najbardziej przychylam, to znaczy to, że to był element gry między władzą a filmowcami, to znaczy minister Wilhelmi wyprowadził bardzo precyzyjny i spektakularny cios, zatrzymując ten film, a po to, żeby pokazać środowisku filmowemu, gdzie jego miejsce, tak? To po tej fali wielkich filmów z pierwszej połowy lat 70. Andrzej Wajda nagle robi Człowieka z marmuru, a powstają pierwsze filmy Moralnego Niepokoju. Władza wymienia ministra odpowiedzialnego za kinematografię, no z taką misją właśnie, żeby filmowców troszeczkę do pionu przywrócił i wydaje mi się, że ciężko było wówczas o lepszy cel niż to na Srebrnym Globie, gdzie można było no, podać jakiś oficjalny faktycznie no, powód ekonomiczny, gdzie Żuławski nie miał wcale mocnej pozycji w polskim środowisku filmowym, w związku z czym wiadomo było, że raczej nikt się za nim nie wstawi. No i to był film, który wówczas, no jednak, to będziesz wiedział lepiej ode mnie pewnie, ale z tego, co ja zdołałem wyczytać z czasopism, a jednak film, na który się czekało, o którym się wiedziało, że powstaje, w związku z tym no, nie była to jakaś produkcja za zamkniętymi drzwiami, tylko film, o którym mówiło się nawet wśród publiczności, nie tylko wśród filmowców, więc jakby zatrzymanie takiego filmu, takiego wielkiego filmu, to był bardzo wyraźny komunikat, no jeżeli coś takiego da się zatrzymać, to każdy inny film da się zatrzymać, prawda, bo jeżeli władza będzie chciała, to każdy film będzie w stanie usadzić. No tak, czyli nie ma do końca jednej odpowiedzi, a nie ma też i dlatego, że główny sprawca tego nieszczęścia, ten, który tę decyzję firmował, zginął tragicznie niedługo po tym, jak tę decyzję wydał. Nie będę opowiadał wszystkich szczegółów tej sprawy, bo tam jest też taki wątek, powiedziałbym, mistyczny, który w filmie pięknie pokazałeś. No niemniej Janusz Wilhelmi nie mógł odpowiedzieć później za to, co zrobił.
a zrobił no, niewątpliwie bardzo źle. To jest niedyskusyjne. Dokonanie takiego aktu zniszczenia, wszystko jedno, czy to ma aspekt finansowy właśnie, że te 50 milionów poszło w błoto, czy nawet więcej, czy też jakby zaniechanie produkcji czegoś, co mogło być niezwykłym polskim osiągnięciem, prawda, bo to wyprzedzało Wojny Gwiezdne i było jakimś takim elementem wizji niesłychanie śmiałej i takiej, która zresztą tak jak kilka innych polskich filmów, które zdobywały laury wtedy, która jak gdyby w świecie mogłaby pokazać, że w tej Polsce się rodzi coś ciekawego. Przecież polska kultura była jednym z tych towarów eksportowych. To było właśnie to, co trochę dawało tej władzy legitymację taką, że tutaj właśnie my jesteśmy liberalni, pozwalamy Wajdzie robić Człowieka z marmuru, pozwalamy Zanussiemu, tam, nie wiem, Holland, Falkowi i tak dalej. Więc to i te filmy święciły triumfy za granicą. Je się tam oglądało, Cannes czekało na kolejny film Wajdy. Nie było to bez znaczenia, zważywszy, że poza jeszcze sportowcami, którzy gdzieś tam istnieli i polskim węglem, to ta Polska nie miała za bardzo czym się pochwalić. Można było tylko wspominać udział w II wojnie światowej i zbrodnie, które na nas były dokonywane, a poza tym, no co mieliśmy do sprzedania, tak? Więc to ta kinematografia była dla tamtych władz zarazem jakby czymś, co chcieli kontrolować, żeby to spełniało te reguły gry, które też się zmieniały, bo ta linia polityczna nie była taka prosta, tylko taka dosyć, powiedziałbym, zawiła. Czasem odpuszczali, czasem dokręcali śruby. I no, tak po prostu wtedy było, bo inaczej się filmów w Polsce robić nie dawało. Jedyny film, który chyba powstał niezależnie, to był film Romana Polańskiego, prywatnie sfinansowany. Chyba ssaki to były, tak? I to chyba Frykowski pokrył koszty, ale to był krótkometrażowy film stosunkowo tani. A tak w ogóle był monopol, zresztą to było zapisane w ogóle w prawie, że to państwo reguluje, prawda? I nie można było robić filmów samemu. Poza faktem, że technologicznie wtedy było to niemożliwe. Dzisiaj w zasadzie telefonem komórkowym o takim jak ten prawie, że można nakręcić film, prawda? Natomiast wtedy to trzeba było mieć jakiś bardzo kosztowny sprzęt i taśma za dolary. No w ogóle to wszystko było niemożliwe dla pojedynczego człowieka i reżyserzy, że tak powiem, byli zależni od władz. I trzeba też powiedzieć jasno, i to jest w twoim filmie moim zdaniem niesłychanie ciekawe, że jednak była to pewna gra i to był pewien taki spór, w którym były dwie strony i te dwie strony mogły ze sobą jakoś rozmawiać. Myślę, że te rozmowy wtedy rzeczywiście nie tylko miały miejsce, ale też jakieś efekty dawały. Zacytowałeś w filmie, powiedz, co zacytowałeś, co mnie tak zafascynowało tam, gdzie Kieślowski występuje. Tak, tak, to jest rzeczywiście niesłychany materiał ze stycznia 1977 roku, czyli wtedy, kiedy Żuławski jeszcze kręci, spotkanie filmowców z władzami telewizji na festiwalu w Olsztynie i tam między innymi po jednej stronie stołu siedzi jeszcze nie minister Wilhelmi, ale już niebawem, a po drugiej stronie w zasadzie wszystkie figury późniejszego kina moralnego niepokoju, Kieślowski, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Wojciech Marczewski, jeszcze na pewno kilka osób gdzieś w tle, których nie zidentyfikowałem. No i oni tak między wierszami, prawda, rozmawiają z tym ministrem Wilhelmim, tak mówią trochę do siebie, a mówią trochę do niego. On też ma na koniec taki bardzo długi speech, w którym bardzo uprzejmym, bardzo wyrafinowanym językiem mówi tak naprawdę rzeczy no, dość twarde, tak, to znaczy, że władza będzie dopóty
a dopóki trzeba tych filmowców i kijem, i marchewką w zasadzie jakoś traktować. No, opowiada o takich sytuacjach, że oni w telewizji teraz, no to był ten moment, kiedy powstał Poltel i był taki pomysł, że może przy telewizji polskiej taką alternatywną kinematografię chyba dałoby się zrobić, taką właśnie takie miejsce, w których te filmy też dałoby się bardziej kontrolować, no bo pamiętajmy, że to są lata zespołów filmowych, gdzie rzeczywiście dosyć spora swoboda w ramach zespołów jednak była, w zależności oczywiście od pozycji kierownika takiego zespołu, ale jednak no były to miejsca, w których władza cenzorska przynajmniej na etapie produkcji filmu raczej nie sięgała. Natomiast powołanie jakiejś takiej kohorty filmowców przy telewizji polskiej mogłoby dać możliwość no, dużo lepszej kontroli projektów od początku do końca. No i mówi właśnie, że no, proponują, ale jakoś nikt się nie zgłasza, tak? Jakoś nikt nie chce do tej telewizji pójść i w tej telewizji debiutować. Oczywiście tam pewne filmy powstawały przez cały czas, ale jakoś, że młodzi się nie garną. No, jest to dość ciekawy materiał, dlatego że on jest jeszcze przed kinem niemoralnego niepokoju, tak? To znaczy moralnego tak, niepokoju. Tak. Powiedziałeś niemoralnego, chodziło o moralnego. Moralny niepokój, tak. Mam być może jakiś freudowski tutaj błąd mi się wkradł. Ale przed kinem moralnego niepokoju, to znaczy oni już wszyscy pokręcili filmy. Agnieszka Holland, Kieślowski, które później z perspektywy będą zaliczane do tego nurtu. Za dwa miesiące, za miesiąc w zasadzie, bo to było w lutym, Wajda będzie miał premierę Człowieka z Marmuru, ale oni o tym jeszcze nie wiedzą, prawda? Oni o tym jeszcze nie wiedzą, że są tą siłą, że są tym pokoleniem, że są jakąś zbiorowością, która za chwileczkę no, powoła jakiś nurt w ogóle w historii polskiego kina, jeden z dwóch takich identyfikowalnych nurtów historycznie filmowo, prawda? Obok, po szkole polskiej, tak? Po szkole polskiej, tak. I to jest dla mnie jakoś fascynujące w pracy z archiwami, że czasem się trafia na taki moment właśnie, gdzie sami zainteresowani jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, w czym biorą udział i że z perspektywy naszej jakby jest to oczywiste, co zaraz nastąpi, natomiast oni wszyscy jeszcze za bardzo nie wiedzą, w którą stronę to wszystko pójdzie, czy teraz będzie wolno więcej, czy teraz będzie wolno mniej, jak z tą telewizją rozmawiać. No i co ciekawe, bo rzeczywiście, tak jak mówiłem, za Żuławskim się praktycznie nikt twardo nie wstawił, a być może nikt w ogóle. Natomiast na festiwalu w Gdańsku, bo wtedy festiwal w Gdyni był w Gdańsku, kilka miesięcy po zatrzymaniu filmu na Srebrnym Globie doszło do konfrontacji między filmowcami a ministrem Wilhelmim. Oczywiście ona była bezpośrednio sprowokowana bardziej tym, że minister Wilhelmi ustawił werdykt festiwalu w Gdyni, tak żeby w Gdańsku, tak żeby Człowiek z Marmuru nie dostał żadnej nagrody, ale na pewno ta historia Srebrnego Globu gdzieś była w tle, no i okazało się, że filmowcy wystąpili bardzo solidarnie, bardzo zgodnie i konsekwentnie przeciwko Wilhelmiemu. Oni mieli taką strategię, o czym mówił Krzysztof Zanussi, żeby rozmawiać z nim jak równi z równym, prawda? Żeby przez cały czas jakby ściągać jakieś takie właśnie pretensje Wilhelmiego do tej jego pozycji władzy. No i on wyjechał stamtąd jak niepyszny, prawda? Bo okazało się, że po tych kilka ruchów, które wykonał od momentu swojej nominacji, wydawałoby się właśnie, że takich brutalnych i skutecznych, to znaczy no, po pierwsze właśnie na Srebrnym Globie, a po drugie zmanipulowanie werdyktu w Gdyni, a w Gdańsku, ciągle to zmieniam, nie doprowadziło do tego, o czym chyba myślał, to znaczy nie podzielił środowiska, nie przestraszył go, tylko i wyłącznie scementował w ich oporze. I myślę, że to był też taki moment, kiedy tak słyszałem od ludzi, którzy byli na tym zebraniu, że to rzeczywiście był taki moment, kiedy filmowcy poczuli trochę swoją siłę, prawda? Być może to był też moment, kiedy władze partyjne zrozumiały, że Wilhelmi jednak nie będzie dobrym materiałem na ministra kultury, a takie miał ambicje. Chodzą plotki, że no, ten Srebrny Glob i ta brutalność w tej decyzji była też po to, żeby pokazać partyjnej wierchuszce, że on potrafi, że jest twardy, prawda? Że ktoś, kto nie był wewnątrz partii, kto nie był z tego ścisłego kręgu, a w związku z tym no, nie był jakby w pierwszej kolejności osobą zaufania, będzie podejmował trudne decyzje i ręka mu nie zadrży. No, po tej Gdyni, po tym Gdańsku okazało się, że tak naprawdę ta strategia nie przyniosła efektu. No tak, ja myślę, że to są bardzo ciekawe spostrzeżenia i warto, że tak powiem,
się nad tym pochylać i to zarejestrować, no powiedzmy, dla potomności, prawda? Bo praca, którą wykonałeś, jest niezwykle taka owocna w tym sensie, że są pewne zdarzenia, o których ja na przykład wiedziałem. Ja byłem wtedy za młody, bo jeszcze ja byłem najpierw w szkole, potem zaczynałem studia, ale dopiero jakby wchodziłem w ten świat. Potem jak byłem w szkole filmowej, to już bardziej w tym funkcjonowałem, ale to było stopniowe i to parę lat później. Ale wiedziałem o tych sprawach, tak jak słyszałem o zjeździe w Wiśle na przykład, prawda, kiedy filmowców podporządkowano i narzucono socrealizm i tam to się udało, prawda? Gdzieś tam tego typu działania w historii tej naszej kinematografii były i nie zawsze, że tak powiem, dochodziło do takiego oporu. Tutaj jakoś się władzom nie udało. Być może zresztą była tam świadomość taka, że no, po jednak klęsce socrealizmu, klęsce kompletnej tego modelu kultury narzuconego z góry, spełniającego te ideologiczne założenia i podporządkowanego urzędnikom, no to wracanie do tego było bez sensu. Tak? Znaczy w takim rozumieniu polityki kulturalnej, no że ona nie może całkowicie odrywać się od rzeczywistości. No cóż z tego, że damy pieniądze jakimś nieudacznikom, tak? I nakręcą jakieś gnioty, skoro i tak jak gdyby potem tego nikt nie będzie chciał oglądać. No to właśnie w zasadzie cała zabawa mija się z celem i to doświadczenie może właśnie Wisły i socrealizmu dało potem też władzom, jak gdyby, jeśli ktokolwiek z nich tak myślał, bo nie wiem, to jest ewentualnie do zbadania w jakichś tam pamiętnikach, nie wiem, Teichmy czy innych ludzi z tamtego czasu, to mogło im dać jak gdyby taką informację, że to nie ma sensu. I jak ja oglądałem twój film, to oczywiście po co się w ogóle zajmuje człowiek historią? No po to, żeby trochę o niej opowiedzieć, bo to zawsze można coś odkryć, tak jak ty odkryłeś, ale też po to, żeby zrozumieć dzisiaj, tak? I tutaj powoli dryfujemy w kierunku zastanowienia się, na ile tamte sytuacje mogą nam dać pewnego rodzaju lekcję, jakąś refleksję dotyczącą dnia dzisiejszego. Bo też ciągle słyszymy, co oczywiście jest oparte na kompletnym niezrozumieniu rzeczywistości, że władza daje pieniądze na filmy, a tu filmowcy robią filmy, których ta władza nie lubi. Otóż władza nie daje żadnych pieniędzy. Władza niejako pozwala korzystać z publicznych środków i tak jak w PRL-u to też nie były pieniądze PZPR-u czy rządu, czy pierwszego sekretarza, tylko to były społeczne środki, tak jak dzisiaj jest tak samo. W związku z tym takie chlubienie się, czy raczej mówienie o tym, że daliśmy wam, a wy tacy jesteście niewdzięczni, jest po prostu jakieś, no powiedziałbym, niezgrabne, delikatnie to ujmując. Ale dzisiaj mamy trochę podobną sytuację, przy czym też chcę powiedzieć, że nie zmierzam do tego, żeby stwierdzić, że mają wszystkie filmy być krytyczne wobec władzy i tak dalej, bo to w ogóle nie o to chodzi. Jak film jest dobry, to jest dobry niezależnie od tego, czy on jest za, czy przeciw, tylko jest dobry. Na przykład w latach 70. powstał film Hubal, prawda? Nakręcony z świetną rolą Ryszarda Filipskiego, nakręcony przez Bohdana Porębę. Poręba był człowiekiem związanym z tamtą władzą, o takich zapędach nacjonalistycznych, bym powiedział. Nawet używając takiego języka brutalnego, faszyzujących, prawda? I tak to było zresztą wtedy odbierane. A mimo wszystko film był udany, prawda? Bo ten film jakby wykraczał poza ideologię. Był o ciekawym człowieku, o jakiejś niesłychanej odwadze i tak dalej, i tak dalej. I rola i talent aktorski Filipskiego spowodował, że to się oglądało, tak? To był jeden z popularnych filmów, które gdzieś tam nakładała się tutaj taka, powiedzmy,
chęć, żeby władza miała jakiś film, który może się pochwalić. Zresztą film pokazywał nie żołnierza Armii Ludowej czy jakiegoś takiego bohatera ideologicznego, tylko żołnierza przedwojennego, oficera, który honorowo, że tak powiem, potraktował sprawę i zginął bronią swojej ojczyzny, ale to był przedstawiciel przecież armii tej z dwudziestolecia. I to się na przykład udało, więc to jest dowód na to, że nie zawsze chodzi o to, że musi być tak, że to krytykuje coś, tak? Czy że jest takim jak gdyby głosem, że tutaj fatalnie ta władza postępuje i wartość filmów Wajdy, czy Zanussiego, czy Holland polega na tym, że oni biją w system. Nie, właśnie niekoniecznie. Chodzi o to, żeby filmowcy mieli pewnego rodzaju swobodę, tak? I mówiąc o tej ideologii, jak wspominałeś, takie obawy, że to, co zrobi Żuławski, to może być niezgodne. No, prawdę mówiąc, filmy Żuławskiego mają mnóstwo różnych zalet, ale nie mają jasności ideologicznej. Znaczy po prostu dopisywanie do nich takiego jasnego jakby komunikatu, przekazu, że on jest za czymś, to jest bez sensu, tak? To są filmy filozoficzne, czy by się ten film udał, czy nie, to jest inna sprawa, czy by zyskał popularność, czy nie, to jest jeszcze inna sprawa, nie wiemy tak do końca. Potem w końcu jak Żuławski go w jakiejś formie dokończył, no to było kalekie dzieło i nigdy nie poznamy tego, jakby było. Ten. Więc jakby trochę jestem sceptyczny w stosunku do tego ideologicznego, znaczy może ktoś niezbyt mądry w tych władzach tak kombinował, ale to jest dziwaczne, bo to jest trochę na takiej zasadzie, że ktoś by dopatrzył się w Arystotelesie czy Platonie elementów niezgodnych z linią partii, to by ocenzurował. No to jest niedorzeczne, prawda? I trochę tak było z Żuławskim, który był wielkim filozofem kina, tak? Poza jakby jego taką spektakularną umiejętnością inscenizowania jakichś niesłychanych rzeczy, to za tym była cała taka jakby warstwa myślowa, gdzieś tam oparta o jego no własne bardzo ciężkie przeżycia wojenne i tak dalej. I no dlatego się ta sztuka tak rodziła. No dobrze, a powiedz teraz tak, zostawmy już na chwilę tych PZPR-owskich aparatczyków i zostawmy aktualnych aparatczyków, bo to zawsze możemy jeszcze do tego wrócić i nigdy tego tak do końca nie rozstrzygniemy. Oni będą niestety pewnie robić swoje. Ale jak ty nad tym filmem pracowałeś, to czy... Bo ja jak to oglądałem, to miałem takie wrażenie, ja lubię zaglądać tam, gdzie nie wolno zaglądać, tak? Albo tam, gdzie kamery by nie było. Gdyby było mi dane być na przykład w jakimś takim miejscu, gdzie podejmowane były ważne decyzje, w takim zamkniętym jakimś gronie, no to ja bym marzył o tym, żeby to móc zarejestrować, prawda? Być ze spiskowcami, którzy chcą zabić Cezara, tak? Ostatnia narada, Brutus się waha, pójść, zabić czy nie zabić, tak? Specjalnie uciekam w przeszłość, bo to nie chodzi o to, żeby wchodzić w bieżącą politykę, tylko w coś takiego, że no, domyślamy się, jak mogło być, tak? Ale nie wiemy do końca. A ty, wygrzebując w tych archiwach właśnie takie taśmy, dotknąłeś tej historii tak namacalnie. Pokazałeś nam coś, co ja wiedziałem, że tak mogło być, ale kurczę, naraz zobaczyłem Kieślowskiego, który był moim profesorem w szkole, który mówił rzeczy bardzo ważne i to dla mnie było szalenie ciekawe. To powiedz, czy ty też to tak odbierałeś, że ty dotykasz jakby diamentów. Tak, ja jestem ogromnym fanem archiwów. Ja mam wrażenie, że to jest takie połączenie archeologii i filatelistyki trochę, tak? I dla kogoś, kto nigdy się tym nie bawił, mam wrażenie, może to być równie niepoważne, prawda, to zbieranie znaczków, ale naprawdę było kilka takich momentów, kiedy sięgamy po jakieś puszki, prawda, nieużyte nigdy. Pytam, kiedy to było ostatni raz oglądane i okazuje się, że to nigdy nie było oglądane, to znaczy będziemy pierwszymi widzami tego materiału od momentu, kiedy ktoś ten materiał po prostu zapakował i schował na półkę. No to jak w Człowieku z marmuru Agnieszka, którą gra Janda, tak? Dokopuje się do rzeczy, która nigdy nie została użyta. No i taką rzeczą na przykład był pogrzeb ministra Wilhelmiego, którego ostatecznie nie użyłem w filmie, bo uznałem, że jednak jest to zbyt mocny materiał z rodziną i tak dalej, natomiast no sam fakt, że ten pogrzeb został zarejestrowany i nigdy nie został wyemitowany, no to też pokazuje, że ta władza jakoś niespecjalnie
chyba ministra ceniła, skoro nie poszło to w kronice filmowej później. A ten pogrzeb jest też taki bardzo... marzec chyba, w deszcz, zimno i dwa krzyże zasługi na trumnie, prawda? Te same krzyże zasługi, które on wcześniej w materiale, który akurat wszedł do filmu, on przypina filmowcom, więc jakaś taka paralela się robiła dosyć mocna. No ale oprócz takich właśnie rzeczy emocjonalnie jakoś poruszających, no to właśnie takie materiały, które są nie do końca sformatowane, tak, no bo jeszcze nie wiadomo było, jak to, co z tego wyniknie, w związku z tym one są bardzo otwarte. Znalazłem na przykład taki świetny materiał, też nie pokazaliśmy go ostatecznie, nie było na to miejsca, z telewizji francuskiej z listopada 80 roku. To jest taki moment, kiedy no, po sierpniu, a Francuzi jeszcze tak naprawdę nie wiedzą, co to jest Solidarność, i Wajda, w studiu jest Andrzej Wajda, Andrzej Żuławski i Roman Polański. Dwóch asystentów, uczniów Wajdy, każdy w innym miejscu kariery, bo Polański po sukcesach po Oscarach za Chinatown w ogóle, prawda? I taki wyluzowany, widać, że w tym studiu czuje się świetnie, mówi po imieniu do prowadzących, pytany o plany, mówi, no teraz takich piratach mi chodzi po głowie, bardzo chętnie bym sobie coś takiego zrobił, prawda? No też wiemy, jak to się skończyło później. Żuławski, który no, w zasadzie ma dwa filmy na koncie, no, ma we Francji, ma swój polski debiut, który był we Francji oglądany i najważniejsze to Kochać i tyle, bo Diabeł i Na srebrnym globie zostały zatrzymane. Skończył właśnie film Opętanie, który będzie dużym sukcesem, on do dzisiaj, teraz nawet jest w kinach w Stanach, wersja 4K, po latach ciągle do niego wracają widzowie i wiele filmowców się tym filmem inspiruje, ale tego filmu jeszcze nie ma, więc w zasadzie nie wiadomo jeszcze, kim jest ten Żuławski. No i Wajda właśnie, Po człowieku z marmuru, Przed człowiekiem z żelaza, guru polskiego kina, z plakietką Solidarności, prawda? I tam ktoś pyta w studiu prowadzącym, mówi, co to jest ta Solidarność cała, no i tam tłumaczy. Oni go na przemian też przekładają, bo Wajda nie mówi po francusku, nawet w jakimś momencie Żuławski tak rzuca off the record, mówi, Romak, kurwa, przejmij go, bo ja już nie daję rady, nie? Jakby to naprawdę taki świetny, widać, że oni jakoś tak no, doskonale się znają, tak familiarnie. Wajda też mówi, no tutaj jestem w telewizji francuskiej, więc będę mówił całą prawdę i tylko prawdę, a tutaj mogę sobie na to pozwolić, prawda? I na koniec on zachęca filmowców, tych dwóch właśnie swoich tych uczniów, mówi, słuchajcie, chłopaki, mówi, teraz jest inaczej w Polsce, no, trwa karnawał Solidarności, może tak myśleć, jeszcze nie wie, co będzie znowu za ten rok, kiedy przyjdzie stan wojenny. Mówi, wróćcie do Polski, mówi, musicie mieć większe serce dla tego, co się u nas dzieje. To się naprawdę wszystko poukłada, będą nowe filmy, zdejmie się spółki Diabła, zdejmie się spółki Na srebrnym globie, będziesz mógł Andrzej robić, no chyba, że zatrzyma nam cenzura kościelna, ale na to już nie mamy wpływu tak naprawdę. Nie? No i wszyscy tam się śmieją. I rzeczywiście no, takich materiałów, no to są skarby, tak? To znaczy widać rzeczywiście w jakiś taki moment, kiedy oni sami też nie wiedzą jeszcze, że ten walec historii już jakby jedzie w ich stronę i to wszystko znowu inaczej się potoczy, prawda? I dla takich momentów no, warto wydeptywać sobie różne ścieżki w archiwach. No, inny materiał to jest Młody Żuławski. Ja go nigdy nie widziałem takiego, jakiego udało mi się znaleźć do filmu, gdzie on wygląda no, jak taki naprawdę współczesny hipster po prostu, prawda? Zresztą Małgorzata Branek tak samo, oni mają bardzo współczesną urodę i myślę, że w związku z tym też tym bardziej jakby odstają od tego PRL-owskiego kontekstu i tym łatwiej nam jest dzisiaj z nimi rezonować, bo oni naprawdę wyglądają tak, jakby zeszli właśnie z Placu Zbawiciela na przykład, albo gdzieś po prostu z warszawskiej ulicy, żeby już tego metaforę Placu Zbawiciela nie eksploatować, prawda? Ale, ale to też były rzeczy niezwykłe, które znalazły się gdzieś na półce, jakieś wakacje, jakiś moment też takiego bardzo... Ja Andrzeja Żuławskiego kojarzę już bardziej z lat 90., prawda? Jako taką figurę, ale też taką... dosyć skoszkniałego człowieka. Natomiast to, co wychodzi z tych archiwów, to jest jakiś niesłychany entuzjazm, energia, młodość, prawda? Zgryźliwość pewna może, jakiś taki przekąs, ale to jeszcze nie jest jakaś taka czarna wizja kompletnie świata. Zupełnie inna energia i z tego też jestem bardzo zadowolony, że
że udało się do tego dotrzeć, bo to pozwala mi zupełnie też inaczej pomyśleć o tym Andrzeju Żuławskim. No i chyba ten Srebrny Glob był takim momentem, kiedy takim jak ten moment w przypadku Kieślowskiego, prawda? Wskoczy do pociągu, nie wskoczy do pociągu, pobije się z Sokistą. Różne będą wersje tego losu. I tutaj też wydaje mi się, że gdyby to się udało, to jednak trochę inaczej ta kariera by się potoczyła, no choćby dlatego, że Żuławski mógłby ciągle wracać do Polski i tutaj robić jeszcze filmy, prawda? A to myślę była dla niego ciekawa alternatywa, no bo te filmy francuskie są już takie wszystkie bardzo kameralne, prawda? Takie no skrojone na możliwości finansowe ekscentrycznego filmowca we Francji, a tymczasem Żuławski najbardziej rozkwita, kiedy jednak ma ten budżet, kiedy jednak może sobie zainscenizować pierwszy, drugi, trzeci plan, prawda? No takim kolejnym filmem, który on zrobi, to dopiero w latach 90. jest Borys Godunow, gdzie rzeczywiście no, operowe to jest wszystko i widać taki niesłychany oddech jakiś w tym i wyobraźnie. Te filmy francuskie są ciekawe, ale one dla mnie są wszystkie takie jakby takie ściśnięte właśnie, prawda? Jakby on jednak musiał się ograniczać, a to był facet, który nie znosił małego pudełka. Tak, ale ja myślę, że mimo no, niewątpliwej tragedii, jaką była ta idiotyczna decyzja, tak, czy polityczna, czy jakakolwiek ona nie była, to oglądając ten film, poza faktem właśnie, że widziałem rzeczy, które nie sądziłem, że kiedyś zobaczę, to miałem takie wrażenie pewnego optymizmu. To znaczy ta energia w tych filmowcach i to, co było tam na przykład w tym fragmencie tej narady w Olsztynie, to dla mnie było bardzo ciekawe, że w tamtych czasach, które z perspektywy późniejszej to były często określane jako ten okres taki no, dosyć fatalny, tak, ze względu na te ścieżki zdrowia w 76 roku, które przecież były niedługo wcześniej i to, co potem się stało, że stan wojenny i tak dalej, no i mnóstwo różnych nieprawości tamtego systemu. To jednak ci filmowcy i w ogóle ta kultura wówczas w całości, Gleisza Hechtowana, Marzec 68, no wszystko wiemy, tak? To jednak ci ludzie jakoś potrafili się upominać o swoje właśnie, że tak jak powiedziałeś, nie dawali temu Wilhelmiemu, tutaj on występuje jako taki diabeł, no być może też gdyby on przeżył, to by coś zrozumiał, ale zginął, że oni występowali, bo jakby w tym systemie jednak była pewna taka, znaczy bardzo trudno było ówczesnej władzy jakby kompletnie zaprzeczyć pewnym ideałom, bo przecież ten cały system nie był wybudowany tylko na założeniach takich idiotycznych i tej wersji takiej, że tutaj SB, że ZOMO, że coś tam, tak? Tylko idee były zupełnie inne, to oni musieli bardzo potem kombinować. Przecież jak ja jako student jeszcze wszedłem do dziennika telewizyjnego w 1982 roku, to obserwowałem, jak ci redaktorzy się zwijali, żeby jakoś wytłumaczyć, że to trzeba tam te tłumby tam jakoś pacyfikować, tak? No przecież te tłumy to byli robotnicy, tak? No to jakby robotnicza władza, jak ona może tych, co, wszyscy są oszukani? No niemożliwe, tak? I gdzieś tam można było właśnie tak jak Kieślowski to mówi, że telewizja pokazuje świat, dokładnie cytuję słowa z tego twojego filmu, telewizja pokazuje świat nie taki jaki jest, tylko taki jaki według władzy ma być, tak? A my chcielibyśmy pokazywać to, co jest, ponieważ istnieje mnóstwo takich pól nieopowiedzianych, mnóstwo rzeczy, których ludzie nie mogą zobaczyć, bo nie przykładamy do tego lustra, tak? Tak jak w XIX wieku była powieść, to w XX wieku zrobił się film, tak? Już powieść jakby nie pełniła tej roli. I to było moim zdaniem wspaniałe. Ja się jakby wychowałem na tych ideach. I tak jak patrzę właśnie na to, co ty zrobiłeś i na to, co się dzisiaj dzieje, to tak się troszkę łezka wokół kręci, że dzisiaj w zasadzie bardzo mało kto jeszcze tak na zasadzie Don Quixota się o to upomina. Tak? Powstają nawet czasem bardzo fajne filmy, ale czy to dokumentalne, czy fabularne, ale bardzo często one są w zasadzie trochę takie, jakby to powiedzieć, omijające to,
o czym byśmy tak naprawdę chcieli opowiadać, czy omijające to, co ludzie powinni zobaczyć. Bo rzeczywistość jest niesłychanie bogata i to wcale też moim zdaniem nie jest tak, że ona jest w całości taka, że jakby ją się pokaże, to zaraz ten rząd, który mamy dzisiaj, upadnie. To nieprawda. Właśnie rzeczywistość jest bardziej złożona, niż by się wydawało i na przykład ten słynny raport Macieja Gduli, który teraz jest politykiem, ale przedtem był badaczem, socjologiem, pokazywał, że wcale nie chodziło o to całe 500+, tylko gdzieś tam ten element godnościowy w tych ludziach na prowincji miał znaczenie, prawda? Ja bym był bardzo zainteresowany, a teraz mi już w ogóle trochę przechodzi, bo za każdym razem jak o tym rozmawiam, to potem się okazuje, że i tak to jak groch o ścianę, ale gdyby takich raportów Gduli było więcej, przełożonych na język filmu, to byśmy być może wiedzieli o sobie trochę więcej. I to w tej rozmowie w Olsztynie dźwięczy. W Polsce takich rozmów nie ma dzisiaj. I to jest dla mnie jakby taka refleksja. Może na tym festiwalu, o którym mówiliśmy przedtem z Kubą Wiewiórskim, gdzieś tam ten wątek się pojawi. Między innymi dlatego, że jest twój film, między innymi dlatego, że akurat jest to takie dedykowane. Co o tym byś powiedział jeszcze tak na zakończenie? Ja się absolutnie zgadzam. Mam też wrażenie, że być może wtedy sytuacja była troszkę prostsza, a może prostsza jest z perspektywy, w tym sensie, że znowu jakby patrząc w przeszłość, wydaje nam się, że to wszystko było dość oczywiste, bo wiemy jakby jak się skończyło i tak dalej, a będąc w środku zawsze to jest wszystko bardziej skomplikowane. Też brakuje mi przede wszystkim w polskim kinie i to starałem się jakoś swoimi skromnymi środkami jakoś uruchomić, chociaż w kontekście filmu historycznego, właśnie tej perspektywy społeczno-politycznej, prawda? To znaczy u nas jest zawsze, i tak na ogół te filmy się układają, jednak ta perspektywa egzystencjalna, jednostkowa, prawda, wydobyta, ale ten kontekst właśnie, tak, dlaczego on jest biedny, tak, dlaczego on się zachowuje tak, jak się zachowuje, dlaczego takie emocje, a nie inne, prawda, skąd wziął się w tym miejscu. To jest zwykle załatwiane jakimś tam, mam wrażenie, gotowcem i tak naprawdę nie wchodzimy właśnie w ten szerszy kontekst, a według mnie no bez tego szerszego kontekstu nie jesteśmy w stanie wiele zrozumieć, bo będziemy się poruszać tylko po jakichś komunałach, prawda? I tutaj też właśnie ważne było dla mnie, żeby ta perspektywa społeczno-polityczno-historyczna gdzieś wybrzmiała, dlatego że mam wrażenie, że ten taki niesłychany splot właśnie tych indywidualnych losów, indywidualnych decyzji, jakiegoś dramatu tam mężczyzna-kobieta, dramatu filmowca, ale to wszystko jednak było bardzo mocno osadzone w konkretnych wydarzeniach i w konkretnym kontekście. To wspomniałeś ten czerwiec 76 roku, oni zaczęli wtedy kręcić, tak? Oni są na plaży w 76 w Jastrzębiej Górze, kiedy władza pałuje robotników, prawda? I to paradoksalnie ktoś by powiedział, no ale co to ma jedno z drugim wspólnego? No właśnie ma, bo to jest system naczyń połączonych i potem się okazuje, że pośrednio przez to film się wywraca. Bardzo ci dziękuję. Musimy skończyć, bo chciałem jeszcze jednego naszego kolegę tutaj zaprosić, ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo w zasadzie dopiero ruszyliśmy temat tak naprawdę. Bardzo chętnie, dziękuję za zaproszenie. A ja zapraszam wszystkich w twoim imieniu i twojego producenta do kina na doskonały, naprawdę bardzo ciekawy film, który się nazywa Ucieczka na Srebrny Glob. Proszę o krótki kawałek muzyki i za chwilę będzie następny gość. Pokus, pokus, stary srokus. Yeah.
sobie, a my sobie. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się pojawili, żeby nas słuchać i oglądać. Niech żałują, bo było ciekawie. Był i dyrektor festiwalu, który ciekawie o nim opowiadał, i był twórca bardzo ciekawego filmu o produkcji filmu Na Srebrnym Globie. Ale teraz mamy jeszcze jednego gościa. Krzysztof Kasior, reżyser filmu Furia. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry za zaproszenie do filmu. Nie mamy za wiele czasu, więc ja bym proponował, żebyśmy zaczęli od trailera, który nam pokaże szybko, o jakim filmie mówimy. Piotrze, jeśli trailer jest gotowy, puszczaj, a jak trzeba jeszcze coś przygotować, to ja powiem. Aleksandra Rola, specjalista Centrum Utrzymania Klienta. Czy mogę zająć panu dosłownie minutę? Dobrze, do usłyszenia. Naucz mnie tańczyć. Miej pasję. Jakby nie patrzeć, profil na Tinderze jest trochę jak gazetka z Tesco, czyli ma przyciągnąć klientów. Jedziesz tam, gdzie ja nie miałem takiej możliwości, a ty masz i moim zdaniem nie wykorzystujesz tego w 100%. Mistrzostwa świata twoje to będą jedne w życiu, jedyne w życiu. Pamiętaj o tej ważnej rzeczy. Ty wchodzisz, klatka jest twoja. No właśnie, oczywiście to jest tylko zwiastun, czyli mamy wybór i to taki bardzo skrótowy. Powiedz Krzysztofie, co było najważniejsze dla ciebie przy realizacji tego filmu? Właściwie to ja nie znałem kompletnie środowiska MMA. Ja nie jestem człowiekiem, który się bije. Uprawiam sport, ale się nie bije. Od razu tłumacz, co to jest to MMA. Bo MMA jest to, tak, właśnie, no bo to jest takie coś nowego w Polsce, co ma bardzo dużo widzów, ale wydaje mi się, że powiedzmy troszkę wyższa klasa średnia lub ludzie wykształceni gardzą troszkę tym takim współczesną areną gladiatorów, o tak bym to nazwał. No i niejako, że ja tam w ogóle jakiś agresywny nie jestem w życiu, to mój kolega i operator także tego filmu, Mateusz Golis, gdzieś tam kiedyś widział jakąś walkę i powiedział: słuchaj, no jeszcze nigdy nie widzieliśmy takiego filmu dokumentalnego o czymś takim.
I tak pomyślałem sobie, że tu jest może taka szansa, żeby zrobić film o kimś, kto nie jest znany oczywiście w takim... Aha, przepraszam, bo nie powiedziałem, co to jest MMA. MMA są to walki w klatce, to jest po angielsku, to jest Mixed Martial Art, czyli wszystkie sztuki walki dozwolone w ciągu jednej walki. Czyli wchodzą tam elementy jiu-jitsu, karate, powiedzmy jiu-jitsu zapasów, kickboxingu, boksu. Wszystkie ciosy prawie że dozwolone. Można uderzać w twarz łokciem, można, nie można, czego nie można robić? Może powiem, czego nie można robić, bo większość rzeczy można robić. Nie można uderzać z głowy, nie można bić i nie można, w sensie nie można gryźć. Bić można. Bić można, można kopać na przykład w kolano, tak, takim ciosem. Niestety. Takim ciosem, które może złamać kolano, po prostu. Można podskoczyć na wysokość 2 metrów i uderzyć kogoś spięty w twarz. No i taki człowiek od razu dostaje knockout. Jeżeli się trafi, a jeżeli nie, no to już jest inna sprawa. No właściwie, kiedy sobie to wyobrażamy, wydaje się to strasznie brutalne. I to jeszcze dzieje się w klatce, to ma taką oprawę. Naprawdę tutaj w Polsce wydaje mi się, że Polska jest jednym z 3 krajów na świecie, która doszła do jakiejś takiej perfekcyjnego pokazywania i robienia show z tego spektaklu, ponieważ Polska jest chyba 3 największym krajem na świecie, który ma najwięcej federacji takich i MMA i także klubów, gdzie ludzie po prostu biją się, czy tam ćwiczą sztuki walki, czy w ogóle mają te takie siłownie różne i coś takiego. I są to Stany Zjednoczone, Brazylia i Polska. Co ciekawe, nie wiadomo dlaczego akurat Polska w Europie. I te gale tutaj chyba największą, na pewno największą w Europie, a chyba 4. czy 5. na świecie, to jest KSW. Te gale KSW, proszę Państwa, to są takie gale, to są takie współczesne walki gladiatorów. I no właśnie, to mi się nasuwało, że to jak zupełnie w Rzymie, tak? Jakby wychodzili gladiatorzy, którzy walczą przy pomocy różnych tam narzędzi, a publiczność szaleje i bawi się tym, kto kogo jak zrani i kiedy kto zginie, prawda? Coś takiego w tym klimacie chyba jest. Ja przynajmniej tak jak to oglądałem, to miałem takie publiczność, to nie trzeba tam się oszukiwać. Publiczność oczekuje krwi. Oczekuje nokautów, najlepiej ciężkich nokautów, najlepiej, żeby tam się krew lała po tej macie, tam się co chwilę tą matę ściera po każdej rundzie, bo faktycznie tej krwi się dosyć dużo tam wydziela, bo te uderzenia są, no uderzenie z łokcia bez jakiegoś tam ochraniacza w łuk brwiowy, no to jest wiadomo, że od razu rana na pół twarzy i tam się różne rzeczy dzieją. Natomiast o dziwo, nie jest to taki bardzo kontuzjogenny sport. Wydaje mi się, że na przykład, tak jak później sobie to poobserwowałem, to waga ciężka boksu jest o wiele bardziej kontuzjogennym sportem, mimo że wygląda bardziej tak elegancko, niż walki MMA. Tam są tych walk. Jasne. Ale ja przerwę ci, bo po pierwsze nie mam aż tak wiele czasu, żeby tak długo tutaj to analizować, ale przede wszystkim chciałem ciebie poprosić o odpowiedź na pytanie. Co ty w tym zobaczyłeś jako jakby najważniejszą sprawę? Ja zgaduję co, bo myśmy o tym rozmawiali, dla bohaterki, która no, jest twoją wiodącą postacią, z którą byłeś niesłanie blisko.
I przede wszystkim, no, kiedy zobaczyłem taką galę MMA, to od razu wiedziałem, że tak, no, że to jest taki, no, taki spektakl, prawda? Współczesne Koloseum, więc no, to jest bardzo ciekawe. Druga sprawa, że ja wiem, dlaczego biją się chłopcy, bo sam byłem chłopcem, jestem mężczyzną i wiem, po co się chłopcy biją w szkole, po to, żeby pokazać sobie coś, kto jest ważniejszy, kto kogo tam ustawi i kto jest fajniejszy w ogóle w grupie. Ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego się biją dziewczyny i w ogóle kobiety. Z jakiego... No właśnie, i wziąłeś za bohaterkę kobietę. Po co? Tak. Co chciałeś przez tę jej historię opowiedzieć? Bo to jest moje pytanie właśnie. Chciałem się dowiedzieć przede wszystkim, po co ona się bije? Co powoduje ten fakt, co powoduje to, że ona chce tam wyjść i nie wiem, zrobić sobie krzywdę? No faktycznie za każdym razem, kiedy się wchodzi do tej klatki, no to pewnie to są takie emocje, że można stracić życie, tak mi się wydaje. No, to są tego rodzaju emocje. I po co ona się bije? I kiedy zaczęliśmy z operatorem Mateuszem jeździć po tych galach i zapraszać różne młode zawodniczki, ponieważ od razu sobie ustaliliśmy, że nie chcemy robić filmu o nikim znanym. No tak, ale ja zmierzam do tego, żebyś mi powiedział, co zobaczyłeś w niej i w tej jej historii, co spowodowało, że proponujesz widzowi, żeby spędził z tobą półtorej godziny, co on ma z tego wynieść, prawda? Bo ja mam wrażenie, że coś w tym filmie takiego jest i chciałem, żebyś tutaj potencjalnych odbiorców tym zachęcił. W tym filmie, w sensie w Oli roli, zauważyłem kilka rzeczy, które zawsze robią dobrze filmowi dokumentalnemu, czyli to tak jak sobie kombinujemy jako reżyserzy, co by było fajnie pokazać, jakiego znaleźć fajnego bohatera, to albo jest to jakaś pasjonująca historia, ale taki każdy dobry bohater to przede wszystkim musi mieć jakąś taką tajemnicę w sobie, musi mieć jakąś drogę do przebycia, jakiś cel, musi mieć marzenie i później po spełnieniu tego marzenia zawsze musimy dać sobie odpowiedź albo oddech, żeby zobaczyć, co się wydarzyło. I kiedy ja poznałem Olę, ona w przeciągu dosłownie 3 minut powiedziała mi może tam 4 zdania o sobie. Ja już wiedziałem, że tak, że to jest dziewczyna, o której zrobimy film. Bo ona mi powiedziała od razu marzenie takie, że bo przyszła taka poobijana, podobno tam miała wstrząs mózgu wtedy, bo była zaraz po walce, więc ona do dzisiaj twierdzi, że nie pamięta tej naszej rozmowy, więc może dlatego się zgodziła na film, nie wiem, oby nie. I ona powiedziała mi, że ona zostanie mistrzynią świata amatorską, ponieważ wygra teraz Mistrzostwa Polski i pojedzie do Las Vegas. A później powiedziała mi, że ma za sobą trudną przeszłość taką emocjonalną, gdzie nie dookreśliła tak do końca, co tam się wydarzyło, ale kiedy wspomniała o pobycie w szpitalu, tam na oddziale leczenia zdrowia psychicznego, to coś sobie pomyślałem, że coś to tutaj musi mieć wspólnego może i z domem. I kiedy też spotykałem się z innymi zawodniczkami, zauważyłem, że tak jak właśnie chłopcy się biją tylko po to, żeby pokazać sobie, który może jest silniejszy, to okazało się, że z zawodniczkami, z którymi się spotykałem, okazało się, że prawie, że no nie mogę powiedzieć, że każda, bo teraz sobie dokładnie nie przypomnę, ale no większość z nich miały jakieś problemy domowe, takie związane z agresją w domu, czy to z alkoholem, czy z agresją, czy z jakimiś takimi dziwnymi sytuacjami, które się nie powinny wydarzać w domu. I najczęściej one albo wychodziły na te sale tam się wypocić, wykopać, wybić w worek te ciosy, żeby zapomnieć o tym, albo żeby się nauczyć bronić przed tymi sytuacjami.
No właśnie, tu ci przerwę, bo już wydaje mi się, przynajmniej trochę odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego to robią, prawda? I dlaczego warto było się przypatrzeć bardziej kobietom niż mężczyznom. Myślę, że nie na wszystkie pytania teraz chcemy odpowiadać, ja ich ci nie będę zadawał, bo po pierwsze film ma to do siebie, że ma kilka warstw i pewnie lepiej, żeby ludzie sami to zobaczyli. Powiedz teraz tylko szybko, jak mogą to zobaczyć i myślę, że warto. Gdzie mogą film obejrzeć? Film teraz wszedł do dystrybucji kinowej. Jest w kilku miastach w Polsce. Dokładnie to możemy sprawdzić sobie na Facebooku. Jest strona Furia Film Dokumentalny i tam jest spis kin i godziny seansów, na które możemy tam sobie pójść zobaczyć ten film. I on będzie w dystrybucji przynajmniej 2 tygodnie, a później jeszcze będzie w obiegu festiwalowym. Niejako, że Telewizja Polska jest naszym jakby też głównym koproducentem, ten film powinien zostać wyświetlony tam po około jednego roku w Telewizji Polskiej, prawdopodobnie na kanale TVP Dokument. No, a może po drodze będzie gdzieś na jakichś portalach dostępny, takich, gdzie można obejrzeć film na życzenie, prawda? Całkiem możliwe, ale to już jest kwestia dystrybutora i producenta. Jasne. Mnie się wydaje, że warto na ten film pójść do kina, bo on po pierwsze jest właśnie taki spektakularnie atrakcyjny, a po drugie, w jakim sensie on spełnia to, o czym mówiliśmy wcześniej, mianowicie pokazuje taki kawałek naszej rzeczywistości, który do tej pory był nieopisany. Ja 20 lat temu zrobiłem film o mistrzyni kickboxingu Iwonie Guzowskiej, wtedy były trochę inne realia, to jest też film Telewizji Polskiej, gdzie trochę inaczej było, ale nie będę teraz już o tym opowiadał, bo myślę, że warto, żeby Państwo, którzy chcą zobaczyć te filmy, spróbowali je obejrzeć i wtedy może jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać z autorem, może bohaterką, chciałbym zaprosić kiedyś Iwonę Guzowską, może Ciebie i może Twoją bohaterkę. Także dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że Państwa na tyle zachęciłem zarówno do filmu o produkcji Żuławskiego, jak i do filmu o pod tytułem Furia, o Oli, tak? Ona ma na imię Ola. Aleksandra Rola. Aleksandra, no tak, ty mówisz o niej Ola. I oba te filmy stanowią pewnego rodzaju takie przykłady, jak kino dokumentalne może być ciekawe, atrakcyjne i powiedzieć nam coś, czego do tej pory nie wiedzieliśmy. Bardzo dziękuję Tobie, dziękuję poprzednim gościom, że poświęcili czas i wszystkim tym, którzy chcieli oglądać albo słuchać naszej rozmowy. Do następnego razu. Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski.